Magda Żakowska, dobry wieczór. Druga połowa tygodnia będzie już mniej wiosenna niż do tej pory, ale zimy prawdziwej też nie widać. Niezmiennie płynie jednak wilgotne powietrze. W nocy początkowo przejaśnienia na krańcach wschodnich i południowych, ale w drugiej części nocy już w całym kraju opady deszczu i mrzawki. Tym razem najcieplej będzie na wschodzie. Tu temperatura nie spadnie poniżej 7 lub 5 stopni. W zachodnich regionach będą spadki temperatury do 4 lub 3 stopni. Jutro najwięcej deszczowych chmur zbierze się na wschodzie, w centrum i na południu. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a trochę przejaśnień tylko na zachodzie kraju. Na zachodzie jutro 5 stopni, na wschodzie od 7 nawet do 9. W regionie w tych najbliższych godzinach sporo chmur i opady deszczu. Początkowo popada na zachodzie, w drugiej części nocy front obejmie już cały obszar. Poranek jeszcze ciepły, bo temperatura nie spadnie poniżej 5 lub 4 stopni. Jeszcze w nocy wiać będzie silnie z południa. Jutro zmieni się kierunek wiatru na zachodni, wiatr osłabnie, powieje umiarkowanie. Przedpołudnie będzie pochmurne i deszczowe, po południu parasole przydadzą się zwłaszcza na wschodzie, bo na zachodzie będzie trochę przejaśnień. W ciągu dnia już chłodniej niż dziś, na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 stopni. Ciśnienie powędruje w górę, jutro będzie 980 hektopaskali. W czwartek opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Noc już chłodniejsza, temperatura spadać może poniżej zera. W ciągu dnia na termometrach jeszcze około 4 lub 5 stopni. W piątek chłodniej, ale na niebie, zwłaszcza przed południem, trochę przejaśnień. Sobota zapowiada się słonecznie, lżeśko, zwłaszcza o poranku, słupek rtęci spadać może poniżej zera. W ciągu dnia też już chłodniej, na termometrach będzie maksymalnie około 3 lub 4 stopni. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.